Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Fantazy Ekstraklasy, czyli Zagrajmy w Ekstra Cup. Jesteśmy już po 11 kolejce, więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję, no i oczywiście komentarz pod tym filmem, bo powiem Wam, że po tej kolejce podziało się naprawdę sporo. W końcu mamy zmianę lidera. Od samego początku był to Ewald, a teraz jest już zmiana lidera. I z tego co widzę, to bardzo możliwe, że ta seria zakończy się po 14 kolejce, bo tu więcej tych kolejek nie mamy. Więc chyba tylko to jest zaplanowane na 14 kolejek, więc bardzo możliwe, że nowy lider wygra całą tą edycję PKO naszej Extra Cup. Więc bardzo, bardzo dziwnie. No, jeśli to będzie prawda z tymi 14 kolejkami, no to ja, patrząc na swoje osiągnięcia, no to już na pewno szans nie będę miał na wygranie tego, ale będę walczył do samego końca. Co tu się teraz podziało w tej kolejce? Więc tak, w piątek Wisła Płock z Krakowią grała. Krakowia 1-0 wygrała. Następnie Górnik Zabrze wygrał 2-1 z Poznanią Szczecin. Następnie Stal Mielec wygrał z Jagiellonią 3-1. Podbeskidzie przegrało ze Śląskiem Wrocław 2-0. Wisła Kraków przegrała z Zagłębiem Lubin 1-2. Dalej Raków wygrał z Wartą Poznań 1-0. Legia zremisowała 2-2 z Piastem Gliwice. No i na koniec Lechia Gdańsk przegrała z Lechem Poznań 1-0. Więc tak to wyglądało mniej więcej. Teraz pokażę Wam, jak wyglądało punktowanie w tej kolejce, moje przynajmniej. Potem przejdziemy już do tabeli ligowej. Więc tak, Szumski 6 punktów, więc spoko, Celeban 5, Simicz 8 i Wiśniewski 3, więc też ok. Następnie w pomocy Romańczuk, Szwoch po jednym punkcie, więc tutaj słabiutko. Sobota też tylko 2 punkty, więc też dość słabo. Tijanić 4, więc no już ok. Patrząc na moje poczynania wcześniejsze, no to i tak jest dobrze. Więc tutaj patrząc jeszcze na napastników, no to Amersfoort, przepraszam, z Krakowi 3 punkty, Iszak 7 i Pekard 6, czyli 12 punktów jako kapitan, więc no nie najgorzej, 52 punkty to jest i tak najlepsza kolejka, jaką miałem do tej pory. Na ławce rezerwowej jakoś tam wybitnie nie punktowali. Więc tak to wygląda. Pojedynek udało się wygrać z Lechem, bo Lechu miał tylko 46 punktów, więc spoko jak najbardziej. No i zobaczmy, jak wygląda ta tabela. Tak jak już mówiłem, top 1 się zmieniło, no ale zaczynamy od dołu. Miejsce 11, 2 palce w Natalce, 208 punktów, w tej kolejce 7. Miejsce 10, Maksiurki, 249 punktów. W tej kolejce 24. Miejsce 9, Bart.pl, 251 punktów i 21 w tej kolejce. Na miejscu 8 jestem ja. Troszeczkę odskoczyłem od tego 9 miejsca, no 52 punkty to zawsze coś. 303 łącznie. Może uda mi się pogonić jeszcze tego 7 miejsce, ale będzie ciężko na pewno. Więc miejsce 7 to Hołota. 335 punktów, a w tej kolejce 31. Następnie Lechu na 6 miejscu z 340 punktami, w tej kolejce 46, tak jak wspominałem wcześniej. Na miejscu 5 Polskie Kaleki 352 punkty, w tej kolejce tylko 22 punkty, więc tutaj słabiutko mu poszło i przez to chyba spadł troszkę niżej. Na miejscu 4 FC Koksu 406 punktów, 61 punktów w tej kolejce, drugi najlepszy wynik. Potem Ewald, czyli lider, poprzedni lider, w tej kolejce 55 punktów, więc on punktuje bardzo dobrze, patrząc na przekrój całego sezonu,
ale widocznie niezbyt dobrze, że spadł na trzecie miejsce. 409 punktów, 55 punktów w tej kolejce. No i miejsce drugie słabiaki. Z punktami 419. No i w tej kolejce 54. No i na miejscu pierwszym polski walec, 421 punktów. Najlepsza kolejka jego, czyli 69 w tej kolejce właściwie. Bo jak to inaczej ująć, nie wiem. Także Kondziu gratuluję najlepszej kolejki, gratuluję osiągnięcia pozycji lidera i liczę, że ją utrzymasz. Dobra, myślę, że to mamy ogarnięte, więc teraz możemy przejść do kuponu. No, tak jak już widzicie po tytule, no to było bardzo blisko do wygranej, więc już go omawiam, także nie przedłużając. Wisła Płock Cracovia, postawiłem na Cracovie, zdarzenie zielone. Następnie Górnik Zabrze Pogoń Szczecin, postawiłem, że obie drużyny strzelą bramkę, tutaj również się trafiło na zielono. Jeden z tych meczy niestety nietrafionych to Stal Mielec z Jagiellonią. Tutaj postawiłem na Jagiellonię. Niestety Stal poradziła sobie z Jagiellonią dosyć dobrze. 3-1 wygrała, więc tutaj zdarzenie czerwone. Następnie Podbeskidzie Śląsk. Tutaj postawiłem, że Śląsk wygra albo pierwszą połowę, albo na koniec meczu będzie zwycięski. Tak się stało. Śląsk wygrywa 2-0, w pierwszej połowie już było 1-0 dla Śląska, więc tutaj zdarzenie jak najbardziej zielone. Następnie Wisła Kraków, Zagłębie Lubin. Tutaj postawiłem na Zagłębie, sprawdziło się, więc kolejne zielone zdarzenie. Następnie Raków Częstochowa z Wartą Poznań. No tutaj nie ukrywam, że miałem troszeczkę farta, bo z tego co wiem, jeszcze powiem, że postawiłem na podwójną szansę na remis. Na koniec meczu było 1-0 dla Rakowa, ale po pierwszej połowie było 0-0, lecz po prostu z tego co wiem, no to Raków nie miał uznanej bramki w pierwszej połowie przez VAR, więc tylko dlatego mi się udało to zdarzenie trafić, bo tak to by mogło być 2-0 dla Rakowa, a po pierwszej połowie 1-0, więc tutaj troszeczkę farta przypisało. No ale niestety w następnym spotkaniu już tego farta nie było. Legia Warszawa z Piastem, postawiłem na Legię. Padł remis 2-2, więc tutaj drugie zdarzenie czerwone. No i ostatnie wczorajsze spotkanie to Lechia Gdańsk, Lech Poznań, postawiłem na Lecha. Tutaj również się nie pomyliłem, więc na 8 spotkań trafiłem 6. Więc naprawdę było blisko do wygranej, gdyż no naprawdę od 7 spotkań trafionych już cokolwiek można wygrać, przynajmniej na tym kuponie co ja postawiłem, więc gdyby jedno zdarzenie więcej było zielone, to już chociaż jakieś grosze, ale bym wygrał. No niestety nie udało się. Mam nadzieję, że w następnej kolejce lub w jakichś innych następnych kolejkach uda się to poprawić i w końcu może jakiś kupon wyjdzie zwycięski. Myślę, że na ten moment to by było tyle, bo już chyba więcej tutaj nie mam nic do dodania. Trzeba będzie się przygotować na następną kolejkę, ale to myślę, że na spokojnie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i na razie.